Przebudowa ulicy Emilii Plater i Sikorskiego wisiała na włosku, choć miasto otrzymało dofinansowanie na tę inwestycję. Najwyraźniej jednak ratusz zdecydował się na jej wykonanie, ponieważ właśnie ogłoszono przetarg na to zadanie. Całkowity koszt wykonania oszacowano na kwotę około 3 milionów złotych, z czego połowę ma pokryć dotacja z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Drugie tyle według szacunku dołożyć powinno miasto, ale jeszcze kilka tygodni temu prezydent Suwałk wyjawił, że brakującej kwoty nie ma w miejskim budżecie. Jak nas dzisiaj poinformował Emil Zagórski z Wydziału Obsługi Prezydenta Komunikacji Społecznej i Promocji, środki w miejskiej kasie jednak się znalazły i Suwałki są już przygotowane na taki wydatek. Robotami ma być objęte bezpośrednie otoczenie Ronda Polskiej Organizacji Wojskowej, ale prace te nie ograniczają się wyłącznie do nawierzchni drogi i chodników. Zamówieniem objęto również przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę linii energetycznej, sieci telekomunikacyjnej, wykonanie kanału technologicznego, budowę kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, a także przebudowę istniejącego tam wodociągu. Do finału jednak jest jeszcze daleko. Najbliższe 4 tygodnie to czas dla potencjalnych wykonawców na przygotowanie ofert i ich złożenie do magistratu. Jeśli znajdą się chętni i dopną się finanse, zwycięzca przetargu będzie musiał wykonać zadanie w czasie nie dłuższym niż 180 dni od daty zawarcia umowy, ale też nie później niż do końca listopada 2023 roku.